Nie, bo
Jak to rozumieć? Jak myśleć o czymś, co występuje poza czasem?
Wielu ewangeliarzy, jest Ola Wschodnia, śpiewa od wielu lat. Oddziałuje na aspekt całkowicie metafizyczny, jednak tu jest właśnie dusza. Na granicach między świadomym a nieświadomym. Normalnymi, a podmiennymi stanami świadomości. Wodorostem a dzieckiem. Więc leży sfera wskazująca na istnienie zbytku podobnego do fotonu włączonego zarówno z ludzkim ciałem, jak i z mózgiem. Wielu się spodziewa, że dusza może wyjawiać się na dzisiejsze spotkanie. Kazanie będzie kazaniem programowym, zupełnie czy rzeczywiście dzisiejsze spotkanie będzie programowym dla niej. Czy wszyscy pojawią się podobnie ludziom duszy mające wyższe cechy ludzkie, a nie świadomość, lecz pozbawione duszy? Może zwycięstwo córek Ewy i synów Adama nie jest ostatecznie przesądzone. Możliwość sprawowania tej mszy świętej na początku posługi Piotrowej, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego. È una coincidenza molto ricca di significato. To bardzo bogate w znaczeniu zbieg okoliczności, bo to też imieniny mojego czcigodnego poprzednika. Jesteśmy blisko Niego w modlitwie pełnej miłości i wdzięczności. Con affetto saluti i fratelli cardinali. Pozdrawiam serdecznie braci kardynałów, biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników, zakonnice i wszystkich wiernych świeckich. Dziękuję za obecność przedstawicielom innych kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicielom społeczności żydowskiej i innych wspólnot religijnych. Kieruję serdeczne pozdrowienie do głów państw i szefów rządów, do delegacji oficjalnych z tylu krajów świata i do korpusu dyplomatycznego. Usłyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był opiekunem, opiekunem kogo? Aby był opiekunem Maryi i Józefa, i Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił błogosławiony Jan Paweł II. Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś szczerze i osłania mistyczne ciało Odkupiciela, którym jest Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale z nieustającą obecnością, w całkowitej wierności, także wtedy, kiedy nie rozumie. Od momentu małżeństwa z Maryją, aż do wydarzenia z 12-letnim Jezusem w świątyni jerozolimskiej, towarzyszy w każdej chwili z troską i całą miłością każdej chwili. Jest obok Maryi, swojej oblubienicy, w momentach trudnych i pogodnych życia, w podróży do Betlejem na spis ludności i w chwilach pełnych niepokoju i radości przy narodzinach, w dramatycznej chwili ucieczki do Egiptu i w rozpaczliwym poszukiwaniu syna w świątyni, a potem w codziennym życiu
w domu w Nazarecie, w warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu. Jak Józef przeżywa swoje powołanie, opiekun